Ponad 100 zawodników wzięło udział w tegorocznej już czwartej edycji Dni Próby Szkoły Mistrzostwa Sportowego Football Academy School of Excellence w Szczecinie. Po raz pierwszy testy do FASE odbyły się zarówno na szczeblu 7 klasy szkoły podstawowej, wcześniej gimnazjum, jak i liceum. W wydarzeniu, które zostało rozłożone aż na 2 weekendy, uczestniczyła liczna grupa wychowanków ośrodków Football Academy oraz reprezentantów Polski FA, a także zawodnicy z zewnątrz. Uważam, że z roku na rok nasze dni próby są coraz lepiej zorganizowane. Mamy coraz większe doświadczenie. Wiemy, jak tych zawodników sprawdzić, w jaki sposób, żeby wyłonić te największe diamenty. I uważam, że ten rok jest kolejnym rokiem przełomowym i ta kadra FASE 2004 będzie bardzo, bardzo mocna nie tylko w kraju, ale także w Europie. Z czystą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że ta grupa chłopców, którzy się pojawili z roczenia 2004, to jest absolutny top, jeżeli chodzi o nawet skalę całego kraju. Tak? To tu jest bardzo dużo chłopców z bardzo mocnych akademii, wielu kadrowiczów swoich województw. Jak co roku kandydatom do FASE uważnie przyglądał się mieszkający obecnie w Anglii Jason Derkin. I think this weekend we've seen a very high standard. If I compare it to the English Academy boys, I think there are boys of a very similar level. There are three or four boys here who definitely have, from what I can see, technical ability, the physical side too, and a very good attitude that I believe they would be comfortable in an English academy, for sure. Co zatem przyciąga najlepszych młodych piłkarzy z nawet najbardziej oddalonych województw naszego kraju do FASE Szczecin? Poziom na pewno sportowy jest bardzo wysoki, ale przede wszystkim również poziom edukacyjny w szkole, w liceum Piwoni, w ogóle w szkole Piwoni. Tutaj w kierunku edukacyjnym, jeżeli chodzi o kształcenie w kierunku języków, my tutaj wspieramy właśnie syna, żeby kształcił się na najwyższym poziomie językowym i bardzo dużo właśnie argumentów na plus przemówiło to, że ta szkoła jest najlepsza. Dwa dni próby, gdzie w innych szkołach jest to jeden dzień. Nie ukrywamy, że tutaj trenerzy obserwują zawodników od dłuższego czasu. Nie są to przypadkowi chłopcy. My pochodzimy z miejscowości, gdzie nie ma możliwości, chłopcy nie mają takiej możliwości rozwoju jako piłka i jedynym właściwie klubem, który na tamte czasy powstał i dawał możliwości tym chłopcom, to był właśnie Football Academy. I właściwie to dzięki temu klubowi jakby ta kariera mojego syna zaczęła się gdzieś tam rozwijać. Zaczął z tym wiązać jakąś przyszłość, no i ja byłam ogólnie sceptycznie zawsze do tego nastawiona, z takim dystansem do tego wszystkiego podchodziłam, ale widziałam, że Nikodem sobie świetnie radzi, że gdzieś tam wiąże sobie przyszłość z piłką, no i staraliśmy się mu w tym pomagać. Tutaj jest wysoki poziom też nauki, jak i piłkarski i też właśnie zależy mi na tym, żeby się uczyć, nie tylko piłkarsko, ale żeby też się uczyć, że załóżmy, jeżeli mi nie wyjdzie z piłką, to mógłbym zostać lekarzem albo kimś jeszcze. Liczba punktów uzyskana na dniach próby to oczywiście nie jedyne kryterium decydujące o przyjęciu do Football Academy School of Excellence. Wszystkim naszym kandydatom życzymy powodzenia na egzaminie gimnazjalnym oraz jak najlepszych ocen na szkolnym świadectwie. Do zobaczenia!